Witajcie kochani. Z tej strony Katarzyna Skolimowska, autorka edukacyjnego bloga Inspiracje dla Szkoły oraz autorka i inicjatorka projektu edukacyjnego Fit Edukacja. Z pewnością zastanawiacie się, czym w zasadzie jest Fit Edukacja. W pierwszej myśli pewnie pojawia się idea, że to będzie wszystko fit ciało, że będziemy się skupiać tylko na aktywności fizycznej po to, aby nasze ciało było zdrowe, smukłe i piękne. To jest efekt uboczny. My przede wszystkim skupiamy się na tym, aby holistycznie postrzegać ucznia i jego proces uczenia się. Wierzymy w to, że aktywność fizyczna oraz dieta dla mózgu to są filary skuteczności, efektywności, także albo przede wszystkim procesu uczenia się i procesu zmiany i budowania nawyków. Dlatego od tego właśnie zaczynamy. Zatem Fit Edukacja to holistyczne postrzeganie ucznia oraz jego potrzeb w procesie uczenia się. Tutaj przygotowujemy narzędzia, które możecie przygotować od razu, tu i teraz, wykorzystać w swojej pracy w szkole, jako nauczyciela przedmiotu, ale też jako wychowawcy. Ponieważ dla nas bardzo ważne jest znaczenie kompetencji miękkich w procesie wychowawczym i dydaktycznym, dlatego znajdziecie tutaj scenariusze lekcji, które właśnie stawiają na kompetencje miękkie. Zarówno na zajęciach wychowawczych, ale także na zajęciach przedmiotowych. Już mamy przygotowane takie lekcje, na przykład z zakresu języka polskiego, które realizują treści podstawy programowej, na przykład lektury i do tego są włączone kompetencje miękkie albo przede wszystkim, bo dla nas jest to podstawa. Bardzo ważne w Fit Edukacji jest wspieranie poczucie własnej wartości, tak jak Joseph Murphy w swojej książce mówi, od tego należy zacząć i w ten sposób należy budować siebie, aby dojść do wysokich efektów, a takich chcemy dla naszych uczniów i ich sukcesu w życiu, ale nie mylimy sukcesu z takim pojęciem biznesowym i pieniężnym, ale sukcesu, który daje szczęście i poczucie spełnienia w życiu i poczucie misji tego, że robimy coś, w czym jesteśmy mistrzami. Czyli właśnie wybieramy jedną dziedzinę, w której jesteśmy dobrzy i stajemy się w tym najlepsi. Nie uśredniamy, ale dochodzimy do mistrzostwa w czymś jednym. A żeby tak było, musimy się poznać, dlatego znaczenie kompetencji miękkich jest kluczowe. Poza tym, tak jak już wspominałam, motywujemy do życia w zgodzie z dietą dla mózgu, po to, aby wzmacniać ten organ, który jest sterem i najważniejszym organem w naszym organizmie, w którym wszystko się dzieje, w którym podejmujemy decyzje, od którego zależy wszystko. Dlatego właśnie dieta dla mózgu i jej znaczenie w procesie uczenia się i koncentracji to dla nas bardzo ważna sprawa. Także rola ruchu w procesie uczenia się i efektywności, o tym mówimy bardzo dużo. Przygotowujemy także wyzwania dla Twoich uczniów, dla Ciebie, które pomogą w tym, aby ten ruch stał się nawykiem, ponieważ my mówimy o roli ruchu, o edukacji w ruchu i do ruchu. W ruchu, to znaczy odkrzesłowiamy uczniów i wyciągamy ich z XIX-wiecznych ławek po to, aby się ruszali i aby poprzez ruch i na przykład kinezjologię edukacyjną mogli więcej czerpać z tego, co dzieje się na lekcji, aby mogli więcej wiadomości i umiejętności przyswoić, ale także chcemy edukować do tego, aby nabrali takiego nawyku ruchu w codziennym życiu w dorosłości. Bo wszyscy wiemy, ja ten mechanizm też przeszłam, że narzekamy na to, że WF jest na lekcjach, kiedy jesteśmy uczniami w szkole, ale później, jak jesteśmy już dorośli, to tęsknimy za tym, bo myślimy sobie, że wtedy to chociaż te 2 godziny w tygodniu człowiek się ruszał, a tak to nie znajduje czasu. Co oczywiście jest kwestią organizacji i priorytetów i tego właśnie tutaj uczymy. Mówimy także o roli symulacji mentalnych w procesie uczenia się wyznaczania celów i motywacji wewnętrznej. Budowanie motywacji wewnętrznej, na to stawiamy. Nie wierzymy w takie sztuczne nagrody, kary i motywowanie zewnętrzne, bo to nie działa. Dlatego książka dr Ewy Jarczewskiej-Gertz o symulacjach mentalnych jest tutaj dla nas bardzo kluczowa i na jej podstawie będziemy tworzyli różne narzędzia, tworzymy. Między innymi piszemy także poradnik, fit poradnik dla Twoich uczniów. Piszę go wspólnie z psychodietetyczką Agnieszką Małgorzatą Zielińską, autorką bloga Kolibar Psychodietetyka. Poradnik będzie ozdobiony rysnotkami Vicky Hoffman, która już jest też w projekcie z nami od początku.
Dlaczego rysunkami? Ponieważ sketchnoting i tego typu prowadzenie notatek wizualnych także stymuluje mózg i o tym też mówimy. Bardzo pilnujemy też tego, aby pochwały były stymulujące dla Twoich uczniów, abyś wypowiadał je w taki sposób, który będzie uczniów motywował, a nie osadzał ich tylko na laurach i sprawiał, że nie będą chcieli już więcej się starać i dla nich droga do sukcesu w pewnym momencie będzie zamknięta, bo stwierdzą, że już skoro nie są zdolni, to znaczy, że albo są zdolni, to znaczy, że na tym etapie już powinni zakończyć. Zatem FID edukacja to jest proces. Proces, który i tak naprawdę sposób nauczania, sposób edukacji. Mamy nadzieję, że taki, który przekona też Ciebie, Twoich uczniów i sprawi, że Ty i Twoi podopieczni uzyskacie w życiu taką harmonię i poczucie spełnionej misji.